Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, oto Spiritfarer. I jest ze mną ponownie... Siostra! Tak. Wyjątkowo jestem. Nie wiem jak to się uda, ale jest. I dzisiaj na wstępie dużo pofarmiłem, więc po pierwsze to... Wow! Po drugie to... Jacie, jak i te dwa jałopy już nie mogą mi przeszkadzać. Mamy achievement. O, jeszcze prawie zapomniałem. Udało mi się też ogarnąć parę innych kwestii. Pierwsza sprawa, w końcu możemy chałupkę Alice skończyć. Nie wiem po co, jak ona już tak jest w sumie. Achievement. Ten achievement. I powiem wam teraz jeszcze na wstępie tylko jedną rzecz. Jak pływałem, dużo się dziwactw nadziało. Pierwsza rzecz, zrobiłem z mąki ryżowej zupę, która okazała się być ulubioną Astrid. Potem zmieszałem jakieś tam chyba tłuszcz i wołowinę. Okazało się, że Giovanni to uwielbia. Rozdawałem różne dziwactwa i różne rzeczy. Łowiłem trochę ryb, żeby zdobyć lobstery dla tamtej dwójki. Mam już się przygotowane. Co to za nasiona? Aż nagle... Właśnie, muchomory. Więc ja nie będę czekał, wsadzimy muchomory. Ja chcę pograć tam. Zawsze sobie graj. Ja dawno nie grałam. Jak widzicie, siostra jest grzeczna, dalej gra różowym kotkiem. Tak, widzisz, ja jestem bardzo grzeczna. A ja w takim wypadku idę teraz pogadać z ludźmi. Może pogarnąć. Czym by się przydało, bo są trochę zniebani, nie będę ukrywał. No muszę, siostra, tylko że tak jakby, no nie wiem, teraz nie chcę ci przerywać grania w instrument. Przyrośnij muchomor. Ej, a czemu jest to znakiem zapytania oznaczone? Bo nazywało się tajemnicze nasiona. Aha. Mówisz, jakby to było nie wiadomo co. Będzie z nim jakieś trujące grzyby, które będzie można dawać, żeby pogarszać nastrój i żywieniemu czy coś. To by było fajne. Blaki od Giovanni. Giovanni, leń. I to z bywa... tego co pamiętam, jak opowiadałeś, to kobieciarz. Tak, przecież cały jego wątek zdobycia to jest po prostu latanie za babami. Nie widzisz, jakie piękne grzyby rosną? No, szybko. Dobra, a właśnie, Muczka, znowu ma mleko. Trzeba odebrać. Cześć, Muczka, dawaj mleko. Ja już chyba wyrosły szybko. Te... Trzecia grządka tańczy, więc już wyrosły. Dobra, wyrosnę wszystko. No wyrastaj, wyrastaj. A potem, zanim będziesz zrywać czy coś, to proszę, pozwól mi na spokojnie ogarniać NPC-ów, czyli pokarmić ludzi, powykonywać zadania i tak dalej, dobra? Dobra. Bo akurat tu powiem szczerze, gadając z jednym znajomym, już dotarłem do wniosku, że czemu nie do wniosku, tylko dowiedziałem się o tym, że gra się potrafi zbugować, kiedy jeden wyrywa, drugi gada. Dobra, robota dla ciebie. Wspaniałe wieści, Stella. Właśnie dostałem wspaniały schemat, przepis, blueprint, jak zwał tak zwał, na palenisko. Zimno, nie no. Ty jesteś niemądra, to nie do ogrzewania galerii. Nie, nie, to nie jest w ogóle. Po co? Dobra, tutaj po prostu tłumaczy, jakie jest znaczenie ognia i w ogóle, nie chcę mi się tego czytać. I ogólnie to jest fundamentalny ogień, jest fundamentalnym symbolem w prawie każdej kulturze i ogólnie tak, 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 i musimy po prostu to zrobić, bo on chce. Dobra. Ale ładnie. Ja, dobra. Marmur. Zobaczmy coś, co mam do zrobienia, no... A, zrobiłem wszystkie ulepszenia, więc trzeba z nim pogadać, trzeba im dać lobster rolla. Bottom line to chyba w sumie jesteśmy na tym wszystkim. I tutaj kolejne jakieś coś, dobra. To możesz proszę pokarmić ludzi. Od razu ci dam taką poradę. Tam chyba Beef Fondue czy jakoś tak. Zresztą pokażę ci co jest. Gdzie to jest? O. Tak, Fondue to jest ulubione Giovanniego, więc to je możesz dać i się przyjmie. No. Zupa jest dla Astrid. Co jest dla Gustawa? Dla Gustawa wszystko co jest exotic albo... Albo nie pamiętam, że jest drugim typem. Ale on właśnie lubi egzotyk albo jakieś coś. Inaczej mówiąc, może dać mu cokolwiek. Poza tymi lobster rolami, bo one są mi potrzebne dla Bursa i Mikiego. Zobaczmy. Egzotyk tylko. No nie jeszcze... mamy żadnego egzotika. Ma jeszcze jakieś inne, bo tam widać po znaku zapytania, ale wiem, że egzotyki na pewno. To trudno, daj mu po prostu co jest. I ja idę w takim razie do naszej krowy. Ten posiłek jest odżywiający. Dobra, zobaczymy, co oni od nas chcą. Miki uwielbia to.
To jest dokładnie to, co chciał Chuck Daly. Czy dokładnie jego styl. Boże, jaki nie mógł tego. Ale... Aha. Ale... Aha. Chciał wysoko scenicznego Romeo, czy coś jakiego? Nie, znasz go. Jest gościem z wschodniego wybrzeża. Tym takim z dosyć drogim gustem. Ma tą całą okropną posiadłość. Ciągle tylko wszystkim się chwalił na temat swojego domu. Mickey go nienawidził. Słuchaj, no, dosyć dobrze sobie radzisz z lataniem tutaj we tą. Powinniśmy gdzieś się udać. Wziąłem się trochę na zewnątrz, zrelaksować się trochę. Zobaczmy, co Mickey ma do powiedzenia na ten temat. Okej, teraz jeszcze przy okazji trzeba im dać. Nie wiem, czy gift, czy food. Więc na szczęście mam dwie sztuki, więc ich nakarmię tym. Cóż, zajęło ci trochę czasu. Czekaj, co to jest? To, tu jest ryba w... Zawijance homarowej. Mickey nie może tego zjeść. Jest alergikiem. Możemy głodować, ale nie zjemy tego. Mickey nie zje czegoś, co może go zabić, skaucie. Chce czegoś bardziej tradycyjnego. Super, czy najpierw mi każecie to zrobić teraz coś takiego? Nic z tego wymyślnego śmiecia. Wiesz co? Było takie miejsce w Woodbridge. Mieli bardzo fajny slogan. Co to było? Nie ma znaczenia. Mieli tego super smażonego kurczaka. Okej, żaden problem. Więc przynieś trochę tego smażonego kurczaka. Nie jest to nic tutaj, idź. Dobra. Aha, są odżywieni, chociaż nie zjedli. Magia. Ej, dobra. Ja zerwę to. Drugie. Dobra. I przy okazji nastaw kurczaka. Mamy też chyba receptę. Spokojnie. To ja w tym czasie wyrwę już butelkowce i inne rzeczy. Tak, jest spokojnie, dobra, jest. Dobra, no. Dawaj tak grzyb. What? Co to ma być? What? Cześć! Wow! Twoja czapka jest duża! Ktoś mi tłumaczy, co to jest? Mogę ja robić temu czemuś głos? I tak to robisz? Dobra. I ja nie ogarniam. Spójrz na tego kota! Wiem, idealnie różowy, sam dobrałem kolor. Wow! Jestem w ogródku? Na łódce? Na wodzie? O, to jest takie... Dzikie! Złap to! Było ze mną w ziemi! Zobaczenka! Okej, czemu to coś jest smutne? O, frytki. No tak, są tego właśnie, chciałem wspomnieć jeszcze, że tutaj gotowałem trochę różnych rzeczy, więc tak. Czemu to jest smutne? Potrzebuję dom? Ojej... Jeśli dopóki nie ma domu, to będzie smutne? Ojej. Drugą mi zauważyłem, że to ma na imię Stanley. To było fajne. Ojej. Dobra. Dobra. Nie jest fajne. A tu jak tam? A, deski. Ciekawe, jakie deski tym razem mi da. Maple. Ser podstawowy, dobra. Gościu, mam tu coś dla ciebie. Mi ostatnio brakowało. Jak tak syrkałam. Dobra. Wiecie co, przy okazji chyba pora. A, już coś ode mnie znowu chcą. Dobra, czego znowu do mnie chcą? Mickey ma pomysł. Tak, właściwie to miejsce nazywa się Grey Mist Peaks, czyli szczyty szarej mgły. Nie wejdziemy tam pewnie, sądząc po tym, że jest mgła w nazwie. Nie powinno być daleko stąd. Mickey sądzi, że jesteś, cóż... Wydaje mu się i mi też, że robisz dobrą robotę. Słuchaj. Dużo prosiliśmy. A potraktuj to jako nagrodę, czy tam zachętę. Taki niewielki wypad kempingowy za twoje starania. Aha. I trochę rozpoznania, tak dalej. Nigdy nie byliśmy na kempingu. Ale zrobimy to jako prezent dla ciebie. No, chodźmy.
pójdziemy, chodźmy zobaczyć trochę skał, drzew i tak dalej. Dobra, Grey Mist Peak jest pokazane, więc zobaczmy, gdzie to jest. Bug. Czemu my stoimy na oldze? Bo to jest taki bug. Aha, dobrze myślałem. To jest bug. Musisz na nowo zaznaczyć trasę. Daj chwilę, siostra. Sprawdzę, czy przypadkiem naprawdę nie stoimy na oldze. Bo może jeśli stoimy, to tak. Nada nam surowce. Stoimy akurat kwarc przydałoby się wybierać. Aha, znowu tutaj. Nakarm, proszę, Astrid. Stoimy na oldze, chociaż on nie ma nic wyrośniętego. Jak wytłumaczyć dlaczego? Bug. Ostatnio to jadło, więc... A nie. A, czyli ostatnio co... Nie dawałeś mi tego ostatnio? Dobra. Dobra, daj jej cokolwiek innego, tylko nie może być żadne fajn czy coś tego typu. Może to nawet być. O. Aha, dobra, czyli wiemy już, jaka jest druga rzecz, którą lubi. Zupy. Przypadkiem! Skąd wiedziałaś? Bardzo dobra. Dzięki, maleńka. Manczki nie maleńka, ale niech ci będzie. No, ale... Dobra. Można to tłumaczyć jako maleńka. Okej. Okay. Dziewanie nakarmiony? No. Co dostanie ode mnie? Spójrz! Co? Spójrz! A. Ma nam rupiecie z kolekcji do dania, ale już nie chcę. Okej. Okay. Dobra, czyli on nie chce niczego, co posiada chyba tłuszcze. Tak, tłuszcze nie jada Dziewani. No proszę. To sałatka. Czy on zawsze robi takie suchary? Nie, to wygląda. Co chcesz? Chciałeś pogadać i co, nagle nic? A, dobra, no, dzięki. Śmieci. Przyda się. A ci co znowu chcą? Aha. A, i trochę historii, że ogólnie dużo zarabiali, w ogóle było fajnie. Nie było niczego, czego nie mogli kupić. Dobra, no. Dobra. Dobra, mniejsza z tym. Nie chcę się wami zajmować. Spróbuj odznaczyć na inne miejsce i zaznaczyć. Super. Wiecie co, może... Dobra, po wielu próbach nagle sobie odpuścili. Gana spuściła, a teraz pora do Brusa i Mikiego, bo właśnie smażony kurczak się zrobił, więc... No trzeba im to dać, żeby jak najszybciej się ich pozbyć, bo oni jednak psują nastrój wszystkich pasażerów. No wiesz ty co. No co? Może i są ciekawi, no ale oni powodują, że inni pasażerowie są w kiepskim nastroju. Ciekawe, czy jak im to dam, to coś się zaliczy, czy nie? No, to bardziej pasuje. Smak dokładnie jak w tamtym miejscu. Jak się nazywało? Miki też nie wie. Ale nadal był to naprawdę super. Super miejscówka. To właśnie dlatego, do tego są stworzone skauty. Do skautowania... Po dobre żarcie. Niech nadchodzi. No, mamy nadzieję, że nie będziemy musieli prosić następnym razem. Słuchaj, wy nie prosiliście. Maludziliście, że budujecie w momencie, kiedy byliście najedzeni. Więc no. Dobra, to nie możemy. To trochę później. Dobra, zobaczmy w ogóle, co potrzebne jest. Zaraz Atul będzie chciał błyskawice łapać. Łapiemy czy nie? Nie ma po co, idź mu odmówić. Dobra. A ja zobaczę, co jest. A ja nie mogę przecież. A. A ja muszę zobaczyć. Dobra, co zaraz odmówię, tylko chcę zobaczyć, co jest potrzebne na palenisko. 10 cynku, 1 stal, dobra. Ogarnę cynk. Dobra, chcesz, to ogarniaj. Tylko pozwól, że najpierw zobaczymy, może co jest potrzebne do stali. Nie, nie, łapiemy. Wybacz, Atul. Może następnym razem. Dobra, tylko zanim cynk zaczniesz ogarniać, prosiłbym, żebyś poczekała, bo muszę zobaczyć, co jest potrzebne na stal. Jeden karbon, jedno żelazo. Dobra, co? Najpierw jedno żelazo, proszę cię. Dobra. Ile masz? Mam żelazo. Niedużo, ale mam. I gdzie jest karbon? Okej. Okay. Jedna stal była potrzebna, czy ile, bo już nie pamiętam? Dobra. W sumie, skoro w sensie ty mnie prosiłeś. Nie, skoro mówił mu jeden, to chyba jeden. To się łatwo. Żelazo nie stał. Stal się robi młotkiem na kowalni.
Żelazo. O, dobra. 5 godzin później. Może w sumie dobrze by było, gdybym to wyciął. Ja? Zdecydowanie. Dobra. Wszystko ogarnięte, więc wstawiamy kominek. Ale widać, że coś będzie chciał od nas Gustaw. Chodźmy spać. Co? Co on tu robi? Czemu to tu jest? Nie wiem. Głodny. Obudziłaś mnie! Twój pokój jest... Swędzący chyba, to coś tego... Coś tego typu. Nie umiem w nim spać. Gdzie mogę spać? Pokój dla kości? Tak! Zrobię z niego pokój Stanleya! Aha. Nie brzmi to zbyt dobrze. Rozumiem, coś tego... Rozumiem! Dzięki, wielka czapko! Okej. Nie brzmi to dobrze, ale mniejsza z tym, idziemy spać. Podejrzewam, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Nigdy nic dobrego nie wychodzi z takich pomysłów. Serio? Mam ci przypomnieć, co było, co wyszło z pomysłu, że Gwen chciała kilka dni sama zostać w domu? No w sumie. No właśnie. Miejmy nadzieję, że zaraz już dotrzemy do miejsca i zajmiemy się... Czy z długiego snu Summer? Nie wiem, czy ja wiem. Była po prostu wąsze. A wąsze potrzebują wilgoci i ciepła. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Chyba pora rozdawać żarcie. Nic nie zrobił, widzisz? Dzięki Bogu. Dobra. Teraz zaczyna od tego malucha. To chyba jest dziecko. Jak można sądzić po jego zachowaniu. No można, dobra. Co a mogą robić dzieci? Nie wiem, może... Rób co chcesz. Co? Wiedziałeś, przecież to miałeś, jak kot daje, miałeś zachowywać jakby kot dawał. To moje ukochane jedzenie na całutkim świecie! Brawo, siostra! Co? Dzieci lubią frytki. Ale nie trafiłeś. Naprawdę nie. Jesteś niesamowity, kotku! Czekaj, jesteś szefem kuchni? Na pewno nie jesteś szefem kuchni? To jedzenie smakuje jak z restauracji. Pyszka. Ojej. On jest dziwny. Boże, jaki złodziak. Chyba co ja miałem zrobić? Już go lubię. A, tak. Miałem odebrać czekoladki do drzwiowania niego. Nie wiem czemu, ale podejrzewam, że ta kobieta, której chce zrobić niespodziankę, to wcale nie będzie Astrid z tego jełopa. Zresztą... Boże, on się... Jej, ciąż zajesz mi się. Powinni je tu mieć. Załatw mi fajne pudełeczko czekoladek. Nie, te takie tanie, wszystkie. Ale przy okazji, gdy już jesteśmy, warto byłoby też się rozglądać, pozbierać jakieś materiały, to muszę. A, miałem niedawno nową dostawę. Rzecz, sprawy dobrze zaczynają wyglądać dla starego Teodora. Przejrzyj się. Spokojnie. Dobra, zobaczmy. Aha, widzę. Wiem, bo to chciałem. Że... Spotkamy tego jełopa, to posprzedajemy bez problemu. Co to? Okej. Okay. Nie możemy tego kupić, ale to możemy... Drogie to jest. Dawaj, kup to. Nie. No dawaj. O, mam jedzie, trzeba wykupić. Nie, tak serio, nie będę tego kupował. Przy okazji, jak jest u niego ze sprzedawaniem? W ogóle się opłaca sprzedawać? Nie opłaca się, jeszcze nie można mu śmieci sprzedawać. Dobra. Pięknie mam wina. Ach, wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Aha. Jesteś bardzo szybka. Wiesz o tym? Czy tam bardzo dokładnie? Nie wiem, jestem pewien terrific w jakim kontekście, ale dobra. Cudowna, niesamowita, wyjątkowa. Godna podziwu. Nie zasługujemy na ciebie. Nie? Nie. Nikt nie zasługuje. Okej. No to spakujmy się, goście, nie zasługujemy na Stella ani trochę. Jesteś bardzo cudownym, malutkim orzeszkiem. A dobra, teraz oddaj mi je, proszę. Okej, okay. Się muszę przekazać. Czekaj, powiedzieć, że
Czemu ja mam 60 płyt? Dobra, nieważne. Ja podejrzewam, no. Dzięki. Ach, będzie tak bardzo uwielbiać. Na razie zachowam sobie. Wracam na łódź Bambina. Było to jakieś porządne metale, czy nie za bardzo? Cynk. Nie, cynk był dopiero ze skałami, mi się wydaje. Nie, to nie ma cynk. Dobra, to chyba nie ma sensu tutaj niczego zbierać. Jest. Cześć, Astrid. Zbieram trochę rudy. Dobra. Nie, siostro, chodź, nie ma sensu ci cynk zrobić. Trzeba po prostu lecieć. I tak mam już 20 minut, a jeszcze nic nie zrobiliśmy. Więc... no. Czemu dziewan nie jest zadowolony? Nie wiem. Ja tu też nie. A, dobra. Zobacz, co tu się dzieje. Okej. Czułem, że to nie będzie nic dobrego. Stella! Spójrz, wielka czapko! Zrobiłem to, o co mnie prosiłaś! O czym mówiłaś? Przepraszam. Pokój dla gości teraz jest pokojem Stanleya! Czyli drugą chałupę dla gości trzeba zbudować. Masakra! Ale jeszcze nie jest gotowa. Wciąż potrzebuję trochę rzeczy, żeby zrobić ją fajną. Chcesz pomóc? Ale jak? To będzie super! Potrzebuję trochę... płótna z linem. Okej, okay. Linianego. Linianego. Zrobię. Zrób mi proszę. Nie, że on coś robi. Ale ja nie mogę powiedzieć co. Nie mogę ci powiedzieć co. To sekret! Jest, on mamy jest to w ogóle? Mam w ogóle to wszystko, czy będę musiał lecieć gdzieś, kraftić linen. Dobra, ja zrobię ci. To idź szybko. Gdzie jest? Na dole przecież. Sama tak to ustawiałaś. Nie. Tylko chałupy trochę przemieszczałem po to, żeby zmieścić większe budynki. Dobra, jest na samym dole. Jeszcze niżej. Na całe szczęście, nieważne co się stanie, to i tak będzie dobrze. Dobra, dzięki. Akurat... a, zrobiłeś dwa, dobrze. Dobry kotek. Teraz gdzie to jest... o, jest. Dobra. Nie. Znaczy, bo to z tego gładkiego gatunku. To ale... z tego gładkiego gatunku. Dzięki wielkie, duża czapko. Jesteś najlepsza. Nie mogę uwierzyć, że jestem na statku. Tego nie rozumiem, ale powiedz mi. Słyszałem mewę wcześniej. Tak mi się wydaje. Mewę wcześniej. Tak myślę. To było takie fajne. Cóż, tak myślę. Albo to gołąb. Albo mój burczący brzuszek. Lecz to było naprawdę fajne. Okej. Pokój dużego chłopca. Tak? W ogóle zobaczmy może... a, nie przeczytałem opisów. A szkoda, bo tutaj są bardzo ciekawe opisy czasami. Ale tak, tutaj... camping w Krodlaku. Opis. Świat nie jest wystarczająco duży dla tamtej dwójki. Chcą ze mną iść na wakacje. Teraz. Coś tego typu. Ale dobra, mniejszy Boże, styl. Co się dzieje z tym pokojem? Zauważyłeś ten piękny rysunek? Tak. Dobra, siostra. Idź, wymyśl jakiś przepis, coś co można ugotować. I zajmijmy się nie wiem czym. W sumie, na obecny chyba nic nie możemy zrobić. Może da się... co? Aha. A może da się coś... może da się cukier zrobić? Tak, w ten sposób robisz cukier. Wow, to może coś z cukrem zrobię. Proszę bardzo, lubię, jeśli chcesz. Tylko muszę ogarnąć, gdzie jest zgniatarka. Zgniatarka jest nad chałupą... a, dobra, już ogarnęłam. Gości. No. Obawiam się, że to będzie chałupa Stanleya. No, na to wygląda. Dobra, chyba cukier. Dobra, to... o Boże! Wiecie co, póki co ja może po prostu wytnę to wszystko, jak będzie coś ciekawego działo, to wtedy wznowimy nagranie. Bo na razie jest taki przestój dosyć spory, nie wiem co ja mam robić. Dobra, no to do później. Pauza! Wiecie co, ja to jestem Jełop.
Zapomniamy o tym, że te poboczniaki istnieją. Po raz kolejny wracamy do bottom line corp. I jeszcze zanim coś, to siostra, wielki opening. Dobra. Worka. Jednak kupiliśmy ten worek. Zobaczymy, co tam jest. Wow! Okej, okay, tego jest dosyć dużo. Cebula! Po co mi cebula? A przykład, zobaczmy, czy... Co? Markus się nazywam. Rap to moja gra. No... Trochę słyszałem o tych całych Dice Voice'ach i tak dalej. Dali nowej energii na scenie. Wiesz? No właśnie, to czego ludzie chcą. Nie mogę po prostu zatrzymać ludzi z żądania dobrego towaru. Biznes to biznes. Dzięki za płyty. Naprawdę dobrze się spisałaś. Okej, czyli ty miałem płyty właśnie, tak? To jest Furugawa i Hummingbird. Dobra, Furugawa to gdzie było, siostra, bo już nie pamiętam. A tam, gdzie... I Hummingbird. Hummingbird to chyba... to nie było tutaj? Tak. No to Aleksa będziesz. Tu mamy dwie skrzynie, nieznalezione. Dobra. I owce. Nie przyciągasz owcy. Dobra, Aleksa będzie najszybciej chyba. Tak, zdecydowanie. Do Olgi. Ktoś coś chce! Giovanni! To się źle skończy. Orzeszku! Tak sobie myślałem, wiesz co? To pudełko czekoladek samo w sobie nie jest wystarczająco dobre dla panienki tego kalibru. Ale wiem dokładnie, co może sobie poradzić, żeby uzupełnić ten podarunek. Dobry, ładny bukiet kwiatów. Najlepiej róże. Czekaj chwilkę. Już masz trochę róż? Cudownie! Perfekcyjnie, bambina. Co za przyjemny bukiet. Twój palec jest tak zielony jak twój czapek. Jak ktoś kiedyś powiedział. I wiesz, nikogo to nie obchodziło. Nikt nie zauważył. Nie było trzeba... Nie trzeba było robić aż takiej wielkiej... histerii wokół tego, czy nie? A teraz gdybyś mogła mi dać, zajmie się nimi bardzo dobrze. I teraz jedna sprawa. Ktoś mi wytłumaczy, skąd ja to mam? Nie, serio, ja się pytam, skąd ja to mam? Ja nie kojarzę, że mnie to kiedykolwiek zdobywał. Ja chyba wiem, skąd to masz. Ale dobra. Wtedy jak ścinałeś aż drzewa, to tam był krzaczek groszy. A może. I wtedy zabrałeś. A możliwe. Dzięki bardzo, orzeszku. Będę go pilnował. Dzięki bardzo, bambina. No teraz na pewno mam wystarczająco dużo rzeczy, żeby przygotować małą niespodziankę. Moja ukochana będzie skakała z radości. Dzięki bardzo. Jesteś zabójca, wiesz o tym? Nie miałem na myśli żadnego kawału. Teraz muszę tylko czekać na odpowiednią... chwilę i... użyć odpowiedniej wody koreańskiej. I voilà! To będzie cudowne! O, ale... Mina... Ale to mi przypomina... Mam tą błyszczącą rzecz. Powinienem dać ci to wcześniej, ale... zgubiłem się w swoich myślach. I przy okazji zapomniałem o tym. Dzięki, weź to. Znaczy nie dzięki, tylko weź to. Na pewno na to zasługujesz i... Nie, przy okazji nie wiem w ogóle, co to ma robić. Obol. Dobra. Czyli mamy chyba teraz... wystarczająco dużo oboli, żeby móc... nowego szkila jakiegoś zdobyć. Wydaje mi się, że są dwa obole na szkila, miałeś dwa. Nie wiem, siostra, mi się wydawało, że postęp wymagał trzech. A póki co spać. I widzimy się za chwilę. Dobra, tylko się skończył. Znaczy, zaczął nowy dzień i wszyscy coś ode mnie chcą. Hej, tutaj! W tym miejscu czegoś brakuje. O! Wiem! Muszę mieć szykowną dekorację! Potrzebuję czegoś niesamowitego! Skarbu! Coś, co by wyglądało... Jakiej błyskotki? Cennej błyskotki, dołaś. Cennej błyskotki! A to... Nie wiem, co to oznacza, ale... Maseczko? Ale nie wiem, co to do końca oznacza, ale wiem, że to jest ta kategoria, gdzie są stare buty i inne takie rzeczy. Aha! Cokolwiek! Prezent! Proszę, wielka czapko! Daj mi coś. Dobra, tylko... Tylko co?
Dawaj, dawaj. Buta! Nie no. Dywan, nie bądźmy tacy źli. Ja bym dała obraz ewentualnie. Szczerze to, bo to takie pasowałoby nawet do jakiegoś dzieciaka, takie no kolorowe. Wow! Jakie fajne! Jest idealne! Ostatnia rzecz do spojrzenia mojego arcydzieła! Cek. Mój super specjalny, sekretny pokój! Może wyglądać dziwnie? Ale ma pełno sekretnych pasażerów i inne bardzo fajne rzeczy. Tak to macie po wkrótce. Teraz to mój dom! Nie martw się, posprzątam to wszystko z okien. A, miałaś ducha w kanapie. Duchowego żuka. Duchowego żuka w swojej kanapie. Pewnie go nie zauważyłaś. Pewnie go nie zauważyłaś. Duchowy żuczek jest bardzo dobry w schowaniu się. Ale teraz jest moim przyjacielem i ma na imię Jacob. Powiedział mi, że może widzieć rzeczy, których inni nie mogą. Dziwne rzeczy, ale okej. Jacob jest fajny! Ma super mocy. Może kiedyś się z nim pobawisz? Dobra. Rysunek. Kto tutaj coś chce? O, Astrid. Malenka, coś... Coś jest nie tak. Czuję to w moich kościach. Mhm. O, drama się zaczyna. Posłuchaj mnie, proszę. O. Za cicho gadasz. Czy możesz poszukać... przeszukać łódź w poszukiwaniu mojego męża? W szczególności w nocy. Bardzo bym to doceniła. Dzięki, Stella. Aha. Co tym razem, Gustaw? Nowy wygląd. Zegar. Ej, w ogóle znowu takie rzeczy, nie będę tego słuchał, bo to jest takie typowe, powiedzmy, naukowe bełkoty, których nie chce mi się. Aha. Dobra. Jak umie surować. Dobra, zobaczmy, co jest po prostu potrzebne. Do zegarka. Może go ogarniemy, może nie. Pierwsza. Siostra, szybciej. Złoto. Okej, będzie trochę roboty, ale dam radę. Tylko nie wiem, czy mam złoto jakiekolwiek u siebie w kieszeni. Pewnie nie. Boże, to wiem, gdzie znaleźć, ale no. Nie się z tym. Jest jedna mała rzecz. Nie teraz, teraz do Hummingbirdu trzeba. Trza. No trza. Muszę przyznać, Alex ma super muzykę. Tak. Ostatnio sobie puściłam soundtrack Spiritfarera i powiem szczerze, mnie ona tak nie zachwyciła. Wiesz, że ja uwielbiam takie rzeczy, w szczególności gram z tobą. Tak, wiem. No, teraz do Hummingbirda. Na przykład może warto byłoby zobaczyć, co jest potrzebne na ostatni element, czyli na... Aha. Ektoplazma. Zobaczcie, tego znowu nie ogarniemy. Chociaż wiecie co, jestem w stanie powiedzieć jedną rzecz. Prawdopodobnie ektoplazma należy do Stanleya. Serio? Jestem tego pewien, bo słuchaj siostra, każdy pasażer miał jakąś swoją migrę. No tak. A widzisz gdziekolwiek znak jakiegokolwiek pasażera na dostępnych obszarach? W sensie co? Czy na terenach, do których mam dostęp, widzisz jakiekolwiek możliwości, żeby jeszcze gdzieś jakiś pasażer się krył? Nie. No właśnie. A żeby iść nie wiem, żeby mgłę przekroczyć, trzeba mieć ektoplazmę. Jeśli okay, sprawdzałem, czyli więc... faktycznie Stanley. Żeby nie było to oczywiście tylko spekulacje i pewnie się okaże, że nie, że będziemy mieli jakieś klocki Lego czy coś, ale... No. Dobra, nakarmię czerwoniego. To jest jego ulubiony. Bambina! Chyba sobie ze mną żartujesz. Moje ulubione danie! Na świecie! I ty w ogóle wymieniasz, ma tak tyle wspaniałych po prostu aspektów i w ogóle, dobra, nieważne. Mógł jak w domu, ura. Jesteś na miejscu. Jest spaghetti. Tak, jest spaghetti, chociaż uwielbiam fondi wołowe. Czym jest fondi tak właśnie? Trawką mięsną, tak najłatwiej mówiąc. O. Nie wiem, prawda, Stanley.
Co? Okej. Zaczynam się bać, że on skończył swój pokój. Ale czy goś nie będzie ulepszał? Coś? Co? Nowe hip-hopowe płyty? Zobacz, gdzie to pominęłeś. No przecież nie chciałem się tego sprawdzać. Prosto z prasy? Most nadal świeży. To musi być, to muszą być Dice Boysi. Nazywam się Taylor i zajmuję się czym wszystkim tutaj w Hummingbird. No, długo czekałem na ich singla. No, były plotki, że już nawet się rozchodzą. No, dobrze. Dobrze wiedzieć, że cokolwiek wyszło dobrego z tego wszystkiego. Dobra, dzięki w sumie. Musisz być wielkim fanką, skoro coś byłeś. O, przy okazji chyba widzę kolejne coś, co? Nie wiem, jak nic to mogłem pominąć, ale okej. Okay. Jestem miły. Dobra. Jeszcze coś tu było do załatwienia poza owcą? Nie. Czyli nic. Dobra. To jeszcze zostało tylko Furogawa. A, Stani coś chce. Ale zanim Stani, to obawiam kierunek... się, że chyba skończył pokój. Alexa. Biorąc pod uwagę to... Dostaliśmy się będzie za ulepszenie, więc pewnie tak. A, wszyscy coś innego chcą. Patrz, jaki ładny żuczek. Ale wiem. Ej, mi tylko wydaje, czy on jest tak jakby w 3D zrobiony? Jest. Wow, kiedy powiem tę grę. Hej, Stella, co o tym myślisz? Das 6, czyli... Pyłowe cienie. To o nich myślisz, o tych pyłowych cieniach na łodzi. Co myślisz o pyłowych cieniach na tej łodzi? Wyglądają tak zabawnie i świecą ciągle. Nie. Nie? To co? A nie, może to nie jestem pewien, dobra. Trochę jestem skojarzony. I kiedy już tutaj są, przyklejam się do ciebie jak... Guma. Przeżyta gumę i nigdy nie zostawię cię samemu. To jest część, nie wiesz? Nie, martwił mnie. Martwił mnie, wiesz? Mam nadzieję, że znikną. Powodują, że wszyscy są smutni. Trzy kropki. Co? Nigdy ich nie widziałeś? To dziwne. Czyli mamy już dowód na to, że pewnie to są duchy. Tak. Jak to plazma. Och! Wiem! Jacob może ci pomóc. On też je widzi. Jest duchożukiem. Jest duchożuczkiem przecież. Skąd ma nasz obraz tutaj? Przecież tutaj wisiał. Ghost Hunter. A. Nieźle go przerobił z swoją drogą. Ej, może go ogólnie wziąć ze sobą. Możesz go ogólnie wziąć ze sobą. Uwielbia, kiedy wyciąga się go z klatki. Pudełka, ale wiesz. Tak. Kiedy dotkniesz szkła? Mhm. On po prostu wyskoczy i pojedzie sobie latał. Będziesz je widzieć. Musisz je złapać, zanim odejdą. Nie, żeby one poszły. Musisz je złapać, żeby poszły. Ostrożnie, są super szybkie. Dobra. Włóż swoje buty do biegania. Próbujemy? Oczywiście. Zacząć tak? Event? Wow. Co to ma być? Co to za duszki? Co to ma być? Ektoplazma, dobrze mówiłeś. To wygląda tak dziwnie. Złe. Albo myślę, że tak nawet wygląda na to, że dzieciak mógłby to zrobić. Jakaś zabawa wyobrażona zabawa w łapanie duchów czy coś. Co to ma być? Są za szybkie. To jest przede wszystkim za szybkie. One ciągle skaczą. Hop. One skaczą hop. To co jest? Co ty bawisz się w reklamę Zelków? Tak. Miśki Haribo są przepychota! Niam! Usiałam. Znikły. Aha, ja myliłam cię ze mną. Widziałaś to? Aha, czyli one są przez jakiś czas i po prostu ile złapiemy, tyle mamy, reszta ucieka. 13 butelek, fajnie. Były wszędzie! I teraz zniknęły! Zanim się... Brief, czyli... Czuję, jakbym mógł znowu oddychać. Czuję, jakbym znów mógł oddychać.
świecą. Te pyłowe dusz, te pyłowe cienie są jednak trochę fajne. Coś tego typu to tak by było, rozumiesz? Trochę fajne. Świecą i szybko biegają. Naprawdę szybko. Ja nie świecę. Ale umiem. Ja. Nie biegam szybko. Tak szybko. Nie biegam szybko. Płaczę. Biedaczek. Za cicho znowu gadasz. Może pewnego dnia, kiedyś... Nie martw się, duża czapko. Te skrzynki wrócą. Jak to wszystko, jak one wrócą, to powiem ci od razu. Jak one wrócą, powiem ci od razu. Jak chcesz, możesz czasem obudzić Jacoba w jego klatce. W moim pokoju. Dobra. Oj. Hej, duża czapko. Znowu? Nudzi mi się. Jestem znudzony i zły. Znowu za cicho gadasz. Jestem znudzony i zły. Nigdy nie chodziliśmy wokół się bawić. Zawsze bawiliśmy się na łódce. Nie, dlaczego nie możemy się trochę rozerwać? Czek. Co? Możesz... Może coś do tych maszyn? Nie, on po prostu chciałby cokolwiek wsadzić sobie do tych maszyn. Może cokolwiek byśmy wsadzili do tych maszyn? Może do przetapiajalni? Tak! To byłoby niesamowite! Wrzućmy tam jakieś śmieci. Wrzućmy tam jakieś śmieci! Może stare buty? Będzie zabawnie! Och, no ale fajne. Doktor Splash Strange Experiment. Dobra. Mamy stare buty? Mamy. Wiecie co? Na tym skończymy dzisiaj chyba już wszystko, bo za dużo się sta... Rybę? What? Nie, stare buty. Poszło stare buty, to wrzucamy buty. Jeden węgiel. Poza tym, czemu wrzucać wszystkim? Ja bym zaczął od jednego, ale jak już dać trzy, to bym trzy. One w ogóle nie zmniejszają im temperatury? Bardzo dziwne. Powoli. Okej. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się takich dziwactw tutaj. 5 godzin później. Spokojnie, zaraz but się już usmaży. But się usmaży. No co, smażony but. Zgaduję, że to pewnie zepsuje maszynę, trzeba będzie naprawiać, ale... Dzieciak chciał, to dostanie. On coś jednak... Dobra, nie zepsuło. Jeszcze. Klej! Z butów. Domowej roboty klej. No tak. Tak! To było niesamowite, wielka czapko! Teraz pora, żeby stało się jeszcze dziwniej. Pora, żeby stało się jeszcze dziwniej! Chodźmy do Luma! Do tkalni. Do tkalni! Pobawmy się z gniatarką! Eksperymentujmy! Można tłumaczyć dzikie. Tak. Proszę, proszę, proszę! Powiedz tak! Super! Masz tu trochę śmieci, próbuj! Jeszcze co? Inni rozmawiali o swoich domach. O co chodzi? Nie łapię tego. Każdy ma swój domek na drzewie. Dla siebie? Ja tego nie rozumiem. Po co przechodzi przez te wszystkie problemy? Dobra. Moi rodzice... Never go for... Nigdy by się na to nie zgodzili. Nigdy by się na to nie zgodzili, coś tego typu bardziej. Jeden dom dla wszystkich. To ma więcej sensu. Less cleaning. Czyli mniej sprzątania. Mniej sprzątania. Poczekaj chwilę. Też mogę mieć swój dom? Tylko dla mnie? Okej. Ja... Potrzebuję papieru! Skąd ja ci utrzasnę papier? O Boże. Tak, papier! Musisz znaleźć trochę papieru. Myślę, że możesz trochę zrobić. Mieszała kilka rzeczy.
razem z mamą robiliśmy go razem. Nie, bardziej chodzi o to, że moja mama mieszała parę rzeczy, by go zrobić. Nie wiedziałaś o tym? Możesz go zrobić, czyż nie? Możesz go zrobić, czyż nie? Jej, dzięki! Jesteś niesamowicie fajna, duża czapka. Dobra, i co my tu mamy? Zobaczmy, jakie mam teraz... Nie tutaj, zobaczymy, jakie mam tutaj teraz zlecenia. Pierwszy, więc tutaj... Junior... Od spraw zarządzania architekturą, coś takiego można przetłumaczyć. Stanik chce trochę papiera. Muszę go muszę przypomnieć sobie moje zajęcia z Art and Craft, czyli coś w stylu plastyki to u nas byłby na polski standard. Ze szkoły podstawowej, tak mi się wydaje. Ten dzieciak jest taki pełen energii. Ojej, on jest kochany. I tutaj teraz kolejna rzecz. Stan ma parę ciekawych pomysłów na temat wkładania rzeczy do moich ciężko utworzonych stacji. Ten dzieciak jest jak robota na pół etatu. Dobra, może zrobić. I wiecie co? Takim akcentem kończymy na dzisiaj. Następny odcinek. Dalej zajmiemy się dzieciakiem. Być może. Okej. Okay. Dobra, no więc tak, zajmiemy się dzieciakiem, może kończymy wątek Atula, może nie, zobaczymy. A na obecny moment to tyle. Dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.